Dzień dobry, Małgorzata Mikina w Cieniu Jupiterów. Dzień dobry. Jak ocenia Pan zakończone konsultacje z obywatelami w gminie Mielec? Cieszę się bardzo, że doszły do skutku te spotkania. Odbyłem 10 spotkań z mieszkańcami na różnych osiedlach. Jestem zadowolony z racji tego, że poznałem problemy i bolączki mieszkańców mieszkających na tych osiedlach. To, co ewentualnie chcieliby poprawić, co ewentualnie chcieliby zmienić, ale też dzielili się takimi drobnymi sukcesami i bardziej te konsultacje opierały się na takim dialogu merytorycznym niż wyrzutów takich, dlaczego to jeszcze nie jest zrobione, a kiedy to będzie zrobione. Więc wydaje mi się, że ton i forma prowadzenia tych spotkań ja odbieram bardzo pozytywnie i cieszę się bardzo, że mieszkańcy bardzo mocno angażują się w budżet obywatelski, bo priorytetem tych spotkań było przedstawienie również formy dotyczącej budżetu obywatelskiego, zadań, na czym polega budżet obywatelski, w jaki sposób głosować i w jaki sposób przeprowadzić głosowanie, rekrutację, tak żeby ten projekt mógł zdobyć jak największą liczbę punktów, żeby on wygrał. Więc to był główny cel tego spotkania. Dziękuję mieszkańcom, że przybyli na te spotkania i że mogli się ze mną podzielić właśnie tymi spostrzeżeniami. A jak wygląda sytuacja dotycząca remontu ulicy Przemysłowej? Bo miało być i w tej chwili nie ma. No tak, byliśmy bardzo wysoko, jeśli chodzi o listę rankingową, jeśli chodzi o dofinansowanie. No spadliśmy gwałtownie na listę rezerwową, bodajże na 60. któreś miejsce listy rezerwowej. Rozmawiałem z panią wojewodą, no pani wojewoda twierdzi, że zapis ustawy w styczniu mówiący o tym, że głos decydujący ma premier, czyli przewodniczący Rady Ministrów, no taka decyzja zapadła na najwyższym szczeblu, więc tutaj nikt nie umie odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego ta nasza inwestycja znalazła się dopiero na liście rezerwowej, na 60. którymś miejscu tej listy rezerwowej. Nie załamujemy rąk, będziemy wszystko robić, żeby złożyć wniosek po raz kolejny. We wrześniu ma być kolejny nabór do wniosków do pani wojewody. No i będziemy czekać cierpliwie. No, nie ukrywam, że troszkę pokrzyżowało nam to plany z racji tego, że rozpoczęliśmy już pewne prace budowlane, MPGK, wymiana tam infrastruktury przy drodze i no tu mamy rozpoczętą już część prac budowlanych. Myśleliśmy, że to fajnie połączymy, powiążemy w całość. No nie udało się. No, kolejnym takim przykładem na to, że ta droga powinna być zrobiona, to jest pogoda, która przez ostatnie dni przeszła przez Mielec, czyli te ogromne ulewy. Droga przemysłowa praktycznie przez 3 dni była zalana i bardzo był utrudniony przejazd przez tą drogę. To jest kolejny argument, który podnosimy i o którym również rozmawiałem z panem marszałkiem, bo wczoraj spotkaliśmy się na forum samorządowym, no i rozmawialiśmy o sprawach różnych, więc no zgłaszam i mówię też głośno o tym, że ta droga powinna być zrobiona i powinna być naprawiona.